Jeżeli chcecie wiedzieć, kto wykonuje takie piękne zdjęcia, był w telewizji w programie Pytanie na śniadanie oraz ma tajemniczy ogród, zapraszam na najnowszy odcinek programu Masz wizytę, gdzie gościem będzie Arek Kuski. Zaczniemy trochę inaczej, dlatego że wiesz, to jest taki piękny obraz, który jest u nas w klinice. Pamiętam, jak była wystawa w Staropolskiej, zgadza się? Dokładnie. Ale ten obraz to jest dla mnie Mistrzostwo Świata, wiesz? I poznajesz go? Oczywiście, że tak. Okej. Powiedz, może od niego zacznijmy. Taka inspiracja, wiesz, kot, mysz, wiesz, i nagle ty to widzisz. Jak to widzisz? To znaczy, ja lubię generalnie podróżować w fotografii, szukać różnych kadrów, a że na podwórku mam moje właśnie koty domowe, a wiemy, że koty są nieprzewidywalne i chodzą własnymi drogami, więc warto je fotografować, bo można je odkrywać na nowo. Ta akurat kotka jest bardzo łowna i bardzo często przynosi mi do domu jakieś prezenciki. Żeby się popisać. Oczywiście, tak, a że biega po ogrodzie, więc ma pole do popisu. A akurat to zdjęcie powstało, jak fotografowałem coś w ogrodzie, już nie pamiętam, ale widzę, że idzie, więc szybko szukałem kadru, żeby właśnie uchwycić ten moment, jak niesie zdobycz. Zawsze chciałem cię zapytać, wiesz, bo ja się też uczę tej fotografii i uwielbiam robić zdjęcia. Część nawet wisi gdzieś tam w klinikach, mogą ludzie popodziwiać, ale powiedz, jak ty chwytasz tą ostrość? Zobaczcie na to zdjęcie, zobaczcie sobie jeszcze raz, co jest wyostrzone, co jest rozmyte. Jak ty to robisz, powiedz mi? To jest, wiesz, takie coś, co na pewno cię wyróżnia. Ja pamiętam, jak nawet mi sesję robiłeś, wiesz, że taka ostrość jest tej twarzy. Ja generalnie lubię się bawić płytką głębią ostrości obiektu, czy robię na otwartej przesłonie, gdzie pierwszy plan jest ostry, a reszta już się robi rozmyta. Ten kot był też sfotografowany właśnie takim obiektywem portretowym 85. Trzeba, że tak powiem, przyjąć pozycję kota, czyli z perspektywy jego oczu. Wtedy kładę się i czasami po prostu robię... Leżysz na ziemi, tak? Jak taki komandos i czekasz. Dokładnie. I robię wtedy też z serią, tak? Bo wiadomo, kot jest dosyć szybki i żeby złapać ostrość i dany kadr, trzeba troszeczkę tych kadrów strzelić. Zawsze jestem dumny, bo widzę na Facebooku, na Instagramie twoje osiągnięcia i kolejne jakieś pierwsze miejsce, kolejne zwycięstwo, kolejna, wiesz, jakieś piękna fota, którą zrobiłeś. Powiedz mi, wiesz, to ile już trwa lat w sumie u ciebie, Arek? Takie może świadome fotografowanie, kiedy rozłożyłem aparat na części pierwszej, znaczy nie dosłownie, tylko zacząłem używać trybów manualnych. To myślę, że to już jest 10 lat. A powiedz, pierwszy aparat? Pierwszy aparat to był aparat mojego brata. Wiecznie od niego pożyczałem. To był Olympus, ale już nie pamiętam, co to był za model. A dzisiaj czym tak najczęściej? Bo to jest taka zawsze walka, wiesz? Ja widzę, to jest tak, jakby Bydgoszcz-Toruń. Nikon, Canon, najczęściej, wiesz, gdzieś tam się ścierają i tak, tak naprawdę... Tak, ale teraz już wkroczyło Sony. Więc... Sony, widzisz. I ty tak Sony jesteś, tak? Nie, ja jestem Nikon. Nikon, jednak tak, Nikonowiec. Tak, pierwszą lustrzankę, jaką kupiłem, to właśnie była Nikonowska i tak przy tym systemie zostałem, no bo wymienna optyka, już miałem jakieś obiektywy. Jak zmieniałem body, no to bym musiał wszystko zmienić, tak? Więc no, gdyby tą drogą podążyłem. Jakiś czas temu... Miałeś taką przygodę. Zaprosili cię do telewizji. Tak, zgadza się. To była niesamowita niespodzianka dla mnie. Aczkolwiek, bo dostałem maila od pani dziennikarki z Pytania na śniadanie. I powiem ci szczerze, że tego maila czytałem chyba z 5 razy, bo cały czas sądziłem, że ktoś mnie wkręca. A to oni do ciebie napisali, tak? Tak. Tak. Ja myślałem, że to ty, wiesz, gdzieś to zawsze ty musisz się zgłosić. To... No, pani mnie uświadomiła, że znalazła moje prace na stronie National Geographic, gdzie mam swój profil i tam cała redakcja. Czekaj, to jest ten National Geographic, tak, National Geographic Polska, dokładnie. Wow.
No i jak zobaczyli te zdjęcia, no stwierdzili, że koniecznie muszą, chcą mnie zaprosić. I właśnie tą drogą trafiłem do pytania na śniadanie. Wiesz, chciałem cię zapytać, bo wiem, że też robisz zdjęcia nie tylko makrofotografii, ale wiesz, jakbyś tak swoją historię powiedział, a propos też, że pomagasz wielu osobom i też twoją domeną są ludzie mimo wszystko, nie tylko zwierzęta przecież. Tak. Ja pamiętam pierwszą sesję, którą mi zrobiłeś, jeżeli chodzi o zdjęcie. I ja pamiętam nawet to jedno zdjęcie, które moje wszystkie jest tak wyostrzone, piękne i nagle mi, pamiętam, koleżanka pisze komentarz: wow, takiego pięknego jeszcze ci nie widziałem. I mówię, dzięki Jarek, nie? Więc chciałem cię zapytać, w ogóle wiesz, skąd też pasja, żeby ludzi fotografować i w różnych sytuacjach? Bo ludzie są tak indywidualni, tak różni. I dobre sportretowanie osoby jest wyzwaniem i ja takich wyzwań się podejmuję. Ja lubię fotografować ludzi charakterystycznych, którzy coś mówią twarzą i na tych twarzach są emocje. To są tacy najlepsi dla mnie modele. Takie twoje ulubione miejsce w Grudziądzu, w okolicach, gdzie robisz zdjęcia? Czy pytasz o portrety, czy o Grudziądz? Portrety. Znaczy ja generalnie Stare Miasto, czyli gdzie jest Czerwona Cegła, gdzie jest Bruk, bo lubię takie właśnie. Największe wyzwanie od tej pory, wiesz, które, do tej pory w sumie, które wiesz, miałeś i sesję, którą cię ktoś poprosił, to? Trudne pytanie. Musiało zasięgnąć w głąb mojej pamięci, ale... Chyba nie mam takiej, że któryś jakoś czyli bardzo... Ktoś cię o coś poprosi, zawsze mówisz, pomyślę jak to zrobić i robię. To znaczy, z reguły tak. Chociaż raz mi się zdarzyło, że odmówiłem pani sesji portretowej, bo jej gdyby wymagania, nie byłem w stanie sprostać jej wymaganiom. Bo może tak, to w takim momencie po prostu mówię, żeby po prostu poszukała kogoś innego i... Jeżeli czegoś nie czuję i wiem, że nie dam rady sprostać, to rezygnuję. Arek, tak szczerze, znamy się już długo, a wiesz, i często mówiłeś parom, wiesz, ślubnym nie tylko, uśmiechnij się, wiesz, poproszę o uśmiech, a sam się uśmiechałeś? No, kiedyś nie zawsze, z reguły nie. A jak jest dzisiaj? No, dzisiaj jest zdecydowanie, no od ponad 2 lat jest zdecydowanie lepiej. A to jest twoja zasługa. Chodź, chciałbym coś pokazać. Ja to jest ten moment. Zapraszam ciebie. Przyjdziemy sobie, chodź. Wiesz, a zawsze jak przedstawiam twoją historię, a nawet Nikonem faktycznie, widzisz, zgadza się, czyli jest firma. A wiesz, ten uśmiech tutaj jest już zupełnie inny. Każda okazja jest dobra, by się śmiać. No myślę, że z nowym uśmiechem generalnie łatwiej iść przez życie. Jak się człowiek częściej uśmiecha, to ten uśmiech przekazuje też wokół, dookoła. Ja lubię, jak się uśmiechasz do mnie, wiesz, bo jednocześnie odzajemnia to. I widzisz to na przykład, że jak robisz te zdjęcia, to jest inaczej teraz? Inaczej, tak. Ten kontakt jak gdyby z osobą fotografowaną też jest inny. Bardziej swobodny, może tak. Nie wiem, czy tam koty się do ciebie uśmiechają, wiesz, ale ludzie na pewno bardziej. O, teraz jak się uśmiecha, ekstra. Zapraszam cię. Chodź, jeszcze przyjdziemy sobie. Trochę dynamiki w tym programie też, wiesz, zawsze się przyda. Tak, żeby nie było tak statecznie. Wiesz, powiedz, bo wiem, że to wszystko, duża część tych zdjęć dzieje się na wsi. Nie jest miasto, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wiesz, plener, tych szczególności magicznych zdjęć zwierząt, makrofotografii twojej. Powiedz o swoim ogrodzie. No, ja mieszkam na wsi od urodzenia i mam swój ogród dosyć spory, któremu też poświęcam dużo czasu, energii. I sprawia mi to po prostu przyjemność, patrząc jak wszystko dookoła rośnie, kwitnie. I można też kreować trochę ten ogród, tak? Trochę go zmieniać. A ty dbasz o niego, pielęgnujesz, tak? Wiesz, wszystkie rośliny, które tam tak, są? Tak, tak. Jak gdyby od początku do końca, od momentu posadzenia, pielęgnacji, nawożenia, formowania. No też z wykształcenia jestem ogrodnikiem, więc jak gdyby... Proszę, a to nie widziałem, że z wykształcenia jesteś ogrodnikiem, to nie wspominałeś mi.
Druga część Twojego życia to jest pomoc ludziom. Ja bardzo cenię Ciebie za to, że oprócz tej pasji fotograficznej pracujesz na oddziale. Na oddziale, gdzie zajmujesz się naprawdę trudnymi rzeczami medycznym. I dlaczego akurat, wiesz, podjęłaś taką decyzję, żeby tam pracować? Czy moja kariera zawodowa zaczęła się jako praca w szpitalu, ale pracowałem na początku w pogotowiu. Właśnie potem jakoś drogi mnie pokierowały na ten oddział, na którym obecnie pracuję, oddział medycyny paliatywnej w Grudziądzu. I tam już pracuję ponad 20 lat. I wychodzę z takiego przekonania, że im dłużej tam pracuję, tym bardziej się tam odnajduję. Może wiem, mam tą świadomość, że ta praca jest ciężka pod względem fizycznie i wiesz, psychicznie. No nie oszukujmy się, tam już takie, wiesz, ostatnie chwile ludzie spędzają, umierają i wy jesteście takim czasami ostatnim, wiesz, energią, ostatnim uśmiechem, który oni, wiesz, zgadza widzą. Się, tak. Tak, gdzie ten uśmiech i to dobre słowo, czasami zwykły dotyk, sprawia im dużą radość. I oni to odbierają bardzo, bardzo pozytywnie. Więc myślę, że nie każdy może pracować też na takim udziale. Jak ktoś nie ma empatii albo ma bardzo malutko tej empatii, to nie powinien się kierować na taki oddział. Przenosisz to później, wiesz, do domu, wychodzisz, jest nagle, wiesz, osoba, którą 3 miesiące, wiesz, pielęgnowałeś, dbałeś o nią, nagle widzisz, że po prostu jest puste łóżko i, wiesz, przychodzisz. Tak, no staramy się tam jak gdyby odciąć pracę od własnego życia, ale tak jak mówisz, czasami się po prostu nie da, bo jeżeli ktoś leży faktycznie kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy i mimochodem zżyjemy się z tą osobą, tak? No bo różni pacjenci przychodzą, czasami tacy z sercem na dłoni i jest wtedy ciężej na pewno, nie? Przy takim odejściu. Z moją kliniką współpracuje też Monika, z którą się znacie. I tak. Razem pracujecie w sumie na oddziale. Mała Monika, tak, zgadza się. Pozdrawiamy gorąco. Monika, nie wiem, do której kamery. Onia, trzymaj się. Więc chciałem zapytać Ciebie o taki zeszły rok tak naprawdę. Bo pamiętasz, mieliście te stroje też na oddziale pewnie paliatywnym i jak COVID. Przez moment, wiesz, tak. Mhm. Jak Ty to wspominasz, te czasy? No to też było dla nas wyzwanie, też był strach, obawy, co z tego wyniknie, jak to ogarniemy, ale generalnie daliśmy radę i jest takie, okay. Wiesz, ja pamiętam jak my w klinikach, takie miałem niebieski strój, wiesz, maski, te wszystkie tak. Filtry, zabezpieczenia, nawet takie mieliśmy kolosze piękne, pamiętam, i, no przez 2 miesiące, wiesz, tak ponad w tym całym... Ciekło mi po plecach. No prawda, już człowiek założył to, już był mokry, okay, więc a co dopiero dalej. Czyli rozumiem, że nie jest Ci to obce. Słucham? Nie jest Ci to obce. Nie, nie jest. Jeżeli miałbyś taką dzisiaj okazję, żeby wybrać inny zawód, to co to by było? Teraz ja myślę, że chciałbym być leśnikiem. Leśnikiem? Tak. Arek Kikulski, leśnik. Ciekawe. I co byś robił jako ten leśniczy? Może dlatego, że ja mam duży kontakt z przyrodą. Mieszkam blisko też rezerwatu Doliny Osy, Parku Krajobrazowego, przepraszam. I jestem bardzo często tam gościem. I uwielbiam las i myślę, że tam bym się też odnalazł. Wow. To wiesz, nie spodziewałem się tego dzisiaj w programie, że chcesz leśniczym zostać. Ale wiesz, ktoś tu inny miał kogo innego zaskoczyć. Dobre. A poza tym mam 2 braci leśników, więc jakby... No. Znam wielu fotografów i wiesz, jest tak, że część musi mieć tak ustawione, proszę prosto tu wszystko, żeby było. Kadr, który jest najważniejszy, ale jak ludzie mają z tobą sesję, to zupełnie inaczej się czują. Jakoś jak ich pytam, a Arek zawsze sympatyczny, Arek to, Arek, wiesz, taki typ empaty i bardzo miło to, wiesz, wspominałem te sesje z sobą. Dlaczego, wiesz, dlaczego to jest tak, wiesz, no nie wiem, dlaczego takie opinie gdzieś tam panują? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? No staram się być przede wszystkim sobą.
A co, ty relacje takie budujesz podczas tych sesji z tymi ludźmi, że bardziej ich poznajesz, czy jak? No nie wiem, ja myślę, że przy jakimś tam pierwszym spotkaniu bardzo często jest tak, że szybko nawiązuję z kimś kontakt i może jakimś sposób usposobienia mój to, na to wpływa może to, że staram się być bardzo otwarty, może też poniekąd też jak są młode pary, które no, są dużo, dużo młodsze ode mnie, tak? Mógłbym być na przykład, już jestem w takim wieku, że mógłbym być ich rodzicami, więc oni też są w jakimś stresie, a na dzień dobry im proponuję, że no, skoro mamy współpracować razem, to mówmy sobie po imieniu i ja myślę, że to też już łamie jakąś barierę i też im jest łatwiej wtedy, mi też jest łatwiej z nimi współpracować, nie jest po prostu tak sztywno, nie? No wiesz, dla mnie to jest taki też klucz do sukcesu, te relacje, wiesz, nawet w moim zawodzie, tak jak gdzieś to później przenoszę, ale no, ciebie bardzo gdzieś tam ci ludzie lubią i wiesz, jak do kliniki przychodzi, o Arek przyszedł i wszystkie tam moje dziewczyny, o super, tak, super, wiesz, od razu tam radość, Arek może jakąś sesję razem zrobimy, słyszę od razu, wiesz, także takie. No, ja ostatnio nawet robiłeś u nas Ewelinie, nie? Tak, sesję Ewelinie. Tutaj właśnie. Zgadza się. Kliniki. Mhm. Cześć, czekam na efekt. Było bardzo sympatycznie. Robicie taki projekt jak spacery fotograficzne. Które gdzieś były przez lata, wiesz, już. I dlaczego taki projekt i czego się, wiesz, uczą ludzie na tych spacerach? No, organizatorem jest nasz wspólny znajomy, dobry, Mariusz Nasieniewski. Pozdrawiamy cię, Mariusz. Pozdrawiamy. Jest założycielem, jak gdyby, tych spotkań już od 5 lat, czy już 6, już się pogubiłem, bo dosyć długo to trwa. Generalnie jest fajnie się spotkać z osobami, które mają podobną, no, taką samą pasję, które fotografują też różne rzeczy. Możemy się od siebie dużo nauczyć, słuchając jeden drugiego, obserwując nawet jak ktoś fotografuje. Wymieniamy się też z własnymi doświadczeniami, ale przede wszystkim się dobrze bawimy. Nie? Jeszcze widziałem tę sesję, gdzie macie z racami, fajne z częścią tak. Tymi dymnymi. Widziałem piękne sesje, wiesz, z tym cieniem, jak się wszyscy uczyliście. A co ty na to, żeby zrobić tu w Heroes of Dentistry taki spacer fotograficzny z nauką robienia ust, zębów i takiej części twarzy? Możemy spróbować. Wiesz, bo ja zawsze tak myślałem, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć, tych pasjonatów fotografii i to, w czym ja się czuję i to te zdjęcia, które już są, te dziedziny, myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Musimy z Mariuszem obgadać temat. Bo wiesz, to trzeba Mariusza tam już ścignąć, bo on też jest zapracowany człowiek. Tak. Zaprosimy go do kliniki na rozmowę. I działamy. I działamy, dokładnie. Możemy się spodziewać jakichś kolejnych, wiesz, twoich zdjęć gdzieś umieszczanych, gdzie można cię w ogóle, wiesz, obserwować, wiesz, może są takie portale, które ty polecasz, żeby ludzie też widzieli, o, to jest nasz z Grudziądza człowiek, który robi piękne zdjęcia, możemy to obejrzeć. To co byś polecił? No poza moim profilem na Facebooku, to myślę, że taki polski największy portal fotograficzny, Fotoferia, gdzie tak naprawdę mam umieszczone wszystkie moje najlepsze prace. To tam, tak. Mogę wejść, może ja się czymś zaskoczę, wiesz, jeszcze nie widziałem twoich. Tak, no jak nie ma problemu, podeślę nawet link, żebyś mógł sobie przejrzeć wszystkie zdjęcia. 12 czerwca w moje urodziny, w tym roku minie taka druga rocznica, zrobiłem piękną sesję. Sesję, która jest zrobiona moim pracownikom, twarzy, ust. Jest to taka sesja, która później też pamiętam, pomogłeś mi, bo prosiłem cię, żebyś trochę jeszcze wyostrzył pewne rzeczy. Tak jak tutaj widać pięknie. Jak idzie się do mnie do kliniki, to muszę powiedzieć, że nawet osoby, które wchodzą, pierwszy raz są, to często mnie to zaczepiają. Pytają, kto te zdjęcia robił. I to jest tak niesamowite, że wiesz, ja się też jeszcze tego uczę. Uczę się przez cały czas tej fotografii. Masz jakąś radę dla mnie? Radę? Ja myślę, że mieć dużo cierpliwości, dużo pokory w tym, co się robi, czyli akurat w fotografowaniu. No i cały czas ćwiczyć, fotografować, uczyć się, tak, strzelać. Pomocne są też różnego rodzaju tutoriale, gdzie można sobie zobaczyć, jak zrobić portret, jak sfotografować architekturę.
No i też polecam warsztaty fotograficzne. Mogę od mistrza pobrać nauki. Tak, dziękuję. Duży żółwik w takim razie dzisiaj w programie. Dziękuję Ci, Arek, również za obecność. W programie masz wizytę. Dziękuję również. Do zobaczenia.